Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejnym horoskopie miesięcznym. Dotarliśmy do listopada. Witajcie. Cieszę się, że jesteście, że wracacie, że komentujecie, że się odzywacie. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby chętne na sesje indywidualne, kto jest zainteresowany. I teraz pamiętajmy wszyscy, że są to czytanka ogólne, czyli bierzmy to, co rezonuje dla nas. To, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. Tak jest. Pamiętajcie, że ja, kochani, nagrywam czytanka w systemie otwartym, a to znaczy, że możesz także ze swojego kosmogramu poszukiwać tu informacji nie tylko ze znaku słonecznego, z ascendentu, z księżyca, czy z jakąkolwiek planetą tutaj połączenia Uran, Neptun, Saturn. Jak czujesz? Jak czujesz z tą informacją? Jak najbardziej oglądaj. Kochani, na końcu, jak zawsze, ogłoszenie Loterii Lilii za poprzedni miesiąc. Tym razem będziemy mieć za październik. Oczywiście, kto ma ochotę, zapraszam serdecznie do wzięcia udziału. I dzisiaj taka nowość. Wyciągniemy sobie, kochani, z takich drewienek runę miesiąca dla każdego znaku. Zobaczymy, co tutaj runy nam jeszcze dopowiedzą do tych rozkładów tarota. Dobrze, kochani, to nie przedłużając już, zaczynajmy nasz horoskop. Witajcie kochani, witam wszystkie osoby spod znaku rybek w listopadowym czytaniu. Zobaczmy, co tu dla rybeczek w tym czasie. Witajcie, cudownie, że jesteście, że wracacie, fantastycznie. Na końcu kochani jeszcze runa miesiąca, także taka nowość dla nas na listopad. Zobaczmy, jaka energia dla rybeczek listopadowo. O, coś już mamy. Współtworzenie 34 i mamy woda, emocji dużo. No tak, rybeczki, wiadomo. Wiadoma rzecz, ale czuję tu jeszcze jedną kartę dla nas. Mamy wibracje 34, 31 i 29. Uważaj, żeby nie zatrzymywać jakiejś prawdy dla siebie, która jest istotna, bo słuchajcie, nie mówienie prawdy jest też swego rodzaju kłamstwem, prawda? Tylko takim nienazwanym. Czuję, że tu ktoś tak się wzbrania, żeby czegoś nie powiedzieć i jednocześnie to niemówienie może sprawić jakąś stratę, bo 29 jest obciążone wibracją karmy Hioba, gdzie między innymi, kiedy nie dopełniamy rzeczy, które mamy dopełnić, kiedy nie robimy tego, co powinno się zrobić, prawda, to następuje uruchomienie tej energii, która powoduje, że walą się pewne rzeczy, przewracają się, rozbijają się, rozsypują się pewne rzeczy, które zostały stworzone na niewłaściwych fundamentach jakby. No właśnie. To jest jedna kwestia, którą tutaj czuję. Czuję, że coś jest niewypowiedziane. Okej, dobra, zobaczmy pełną historię. Mamy cesarzową, wow, karta gwiazdy, wow, kupiec, same wielkie arkana, wow, i karta śmierci. Oj, rybeczki, i dziewięć buław tutaj. Okej, dopytajmy od razu, druga warstwa dla rybek na listopad, ryby listopad. Cesarzowa i mamy 8 buław. Gwiazda i mamy królową mieczy. Ważny miesiąc, kochani, dla rybek. Bardzo ważny. Karta głupca i 10 pentakli. Jakaś prawda, która dotyczy rodziny, która dotyczy czegoś związanego z grupą, typu rodzina, albo to może też dotyczyć spraw zawodowych, bo jeżeli ktoś z was jest w grupie, gdzie dobrze się czujesz w pracy na przykład, prawda, to też będzie 10 pentakli w moim postrzeganiu oczywiście.
Okej, karta śmierci dla rybek. Karta śmierci dla rybek. Jeszcze karta śmierci, okej. Mamy 9 kielichów. Wow. I tutaj na końcu, nie, czekajcie, bo to mi razem wypadło. To ma być tutaj. As mieczy. A rycerz kielichów ma być tutaj, razem z tymi kartami. Mam nadzieję, że widzicie wszystkie. O, wow. Okej. Dobra, o, tu jeszcze jest 4 miecze. Coś się będzie tu uzdrawiać, uleczać, układać. Dobra, idźmy po kolei. W sprawach relacyjnych, związkowych, tutaj bardziej chodzi o to, by podchodzić po partnersku i współtworzyć, niż robić wszystko za innych i później być umęczonym, prawda, zupełnie. Ja tu czuję, że tutaj chodzi o jakieś zwykłe, codzienne kwestie, które powinny być inaczej poprowadzone, inaczej zorganizowane, czyli to nie tylko rybka ma się wszystkim zajmować, tylko mają tu być, ma być tu współtworzenie, a nie służenie innym. Rozumiecie, kochani? Czyli tutaj rybka ma porozmawiać, powiedzieć szczerze, czego potrzebuje, czego pragnie, gdzie jest zmęczona, gdzie już nie ma siły. Ta prawda tutaj musi wyjść na jaw, żeby móc współtworzyć tutaj fajną grupę. I teraz, czy to będzie chodziło w domu, wśród rodziny, czy tu będzie chodziło, kochani, w pracy gdzieś? Wszędzie ja czuję, że jest to sama historia. To ma być współpraca, a nie zamęczanie się i takie poświęcanie się dla innych. Generalnie kwestia tej prawdy tutaj wychodzi nam w kilku kartach i tej potrzeby. Zobaczcie, jest as mieczy, jest tutaj typowo prawda. Mamy królową mieczy, czyli nawet chociażby z tych kart widać, że tu jakaś prawda wychodzi, musi wyjść, musi się okazać, pokazać, prawda, żeby mógł być nowy początek, żeby mogło być dobrze, żeby mogło być stabilnie, żeby mogło być w równowadze takiej, gdzie wszyscy czują się tu dobrze, bezpiecznie, prawda, i spokojnie, i tak, tak tutaj czuję. Dobra, zostawmy ten temat. Kolejny temat. Sprawy zawodowe, urzędowe. Możesz się tu dowiedzieć czegoś, co sprawi, że będzie to dla ciebie nowy początek i da ci nowe możliwości zarobkowania. Może ci to da, może nowa pozycja, może nowa praca, może otworzenie się na nowe możliwości. I tu na początku pamiętajmy, że mamy cesarzową, która mówi o własnej działalności też, więc może tutaj ktoś odważy się w końcu na to i właśnie, żeby przestać się blokować. Bo tutaj ta dziewiątka była w to, ja czuję, że to odchodzi do przeszłości już i jest to energia, która mówi o zmęczeniu, przemęczeniu jakąś formą działania. Prowadzę coś, prawda, i mam już dosyć, jestem już osobą absolutnie zmęczoną, nie chcę robić tego już sama czy sam, chcę teraz robić to z kimś, współpracować, prawda? Więc może w drugą stronę, może ktoś tutaj prowadzi albo prowadził działalność i nie dawał sobie tutaj za bardzo z różnych względów radę, może jakieś gospodarcze tutaj kryzysy dotknęły, no czy te całe covidy, prawda, tą twoją działalność i po prostu już masz dosyć tego i chcesz wejść we współpracę z kimś albo pracować dla kogoś, prawda, żeby była większa stabilizacja finansowa i większy spokój i takie poczucie bezpieczeństwa. Więc ja czuję, że jest to jak najbardziej możliwe, dlatego że karta śmierci plus 9 kielichów, to widać, że jakieś marzenie się spełnia. Tylko pamiętajcie, rycerz kielichów pokazuje, jeżeli chcesz coś zrobić, zdobyć, to rób to, działaj, nie bujaj w obłokach, że to samo przyjdzie. Czyli tu trzeba być aktywnym i pamiętaj, aby mieć realne oczekiwania na dany moment, ale jednocześnie as mieczy pokazuje, żeby... Bo tak, as mieczy plus karta śmierci
Ja czuję, żeby się tu nie ograniczać, jakby i celować wyżej. Zobaczcie, ten miecz pokazuje celuj wyżej, czyli zawierz w swoje zdolności, możliwości, swoje kompetencje w jakimś tam obszarze, który wiesz, że jest dla ciebie, że jest tam, jesteś mocną osobą w tym. I po prostu celuj wyżej niż do tej pory, czyli aplikuj o stanowisko, które będzie o jeden stopień wyżej. Nie zastanawiaj się, czy cię ktoś przyjmie, czy nie. Jak cię nie przyjmie, to cię nie przyjmie. Jak cię przyjmie, to co? To będzie radość i spełnione marzenie i świętowanie, prawda? Więc o to chodzi. Chodzi tutaj, żeby rybka zawierzyła w swoje możliwości, bo jeżeli ty uwierzysz w to, że jesteś osobą godną tutaj jakby, wartościową, to też ten ktoś też w to uwierzy. Tutaj o to chodzi, kochani, tak? Tutaj czuję, że ta emocjonalność, bo tej wody tu jest tak dużo, ale zobaczcie, jednocześnie ona tak trzyma to, więc tak czuję, że tutaj powstrzymaj jakby się od jakichś emocjonalnych, zbyt dużych, zbyt wylewnych może. No rybki może nie są aż tak wylewne, ale chodzi o to, żeby emocje trzymać na wodzy. No dosłownie tak czuję. Żeby mówić konkretnie, sprawnie, otwarcie, bezpośrednio, ale jednocześnie, żeby to nie było podbarwione toną emocji. To ma być czysta prawda, ale zobaczcie, ona tutaj jednocześnie jest na wszystkich tych kartach taka wyważona, zrównoważona, prawda? Czyli po prostu rybeczki mają w listopadzie uważać na zbytnią emocjonalność w sytuacjach, w których trzeba być profesjonalnym, takim formalnym, prawda, poukładanym, wiadome. Ale tu czuję, że to wyjątkowo w listopadzie będzie potrzebne i będzie dla ciebie działało korzystnie, dla twojej sytuacji w tym znaczeniu. Tu mamy 38, więc też niesamowita wibracja. Słuchajcie, możecie sobie sprawdzić, jak ktoś lubi numerologię, czym jest wibracja 38. Co wnosi? Mnóstwo rzeczy tutaj przychodzi. Zdecydowanie, jeżeli jesteś osobą, która chce zarzucić swój biznes, bo wcześniej nie szło, to ja mam takie poczucie, że tu może to ruszyć. Tylko chodzi o to, żeby wejść we współpracę z kimś. Czyli nie zarzucaj tej działalności jeszcze, daj temu jeszcze szansę, ale jednocześnie pozwól sobie na to, żeby wejść z kimś w współpracę. To jest, czuję, że ważne i to ci otworzy jakby nowe drzwi i większy ruch w interesie tutaj czuję, że będzie wtedy jak najbardziej. Ogólnie bardzo fajny miesiąc czuję, kochani, kiedy się właściwie działa, mówi prawdę, jest się bezpośrednim, otwartym. Tak, takim, który poszukuje możliwości i sposobności. Kimś, kto stoi mocno na ziemi i idzie w kierunku zmiany, transformacji, odrodzenia, odnowienia. Coś tutaj zostawiacie ze sobą, czyli jednocześnie jakąś przeszłość będzie tu trzeba, kochani, ze sobą zostawić, żeby móc wejść w to nowe, które tu się dla was szykuje. Jeżeli tu właśnie jakaś współpraca, która może się tutaj tobie okazać i tak jak mówię, to może być, że ty jesteś szefem, może będziecie partnerami, a może dla kogoś masz pracować, ale chodzi o to, żeby tutaj pozwolić sobie na pójście trochę w nowym kierunku, bo mamy kartę głupca. Oczywiście decyzję podejmuj nie na podstawie emocji, tylko dobrze się zastanów, przemyśl, prawda? Niech to będzie stabilna decyzja u ciebie i mądrze, dobrze przemyślana i tak z właściwej strony, jakby tutaj ta perspektywa spojrzenia też była szeroka, może tak powiem. Może masz kogoś, kto jest ci w stanie tutaj doradzić, podpowiedzieć, więc też fantastycznie to by zapracowało. Natomiast tak, uwaga na jakieś naiwne podejście albo zbyt, no takie, czasem jak coś fajnego widzimy, to nie sprawdzimy tego, nie czytamy tego co drobnym drukiem. Właśnie chodzi o to, żeby tu być skrupulatnym, bo królowa mieczy i as mieczy, czyli radość radością, fajnie, że jest fajnie, ale jednocześnie biznes to jest biznes i w biznesie tutaj
Wszystko ma być jasne. O to chodzi. Tu ma być wszystko jasne dla ciebie. Żadnych tam na gębę, żadnych tam. Kiedyś to sobie ustalimy, zapiszemy. Nie, to ma być wszystko skontraktowane, zapisane od samego początku. Co, jak, kiedy, dlaczego i za ile. Wszystko. Tak jest. Tak tutaj czuję. Jakaś fajna współpraca tu się szykuje. I czy to będzie, kochani, w obszarze obcych osób sobie, czy rodziny bliskich, czy pary romantycznej też może być, albo rodzic, dziecko też tutaj czuję, ale pamiętajcie, że podział obowiązku ma być normalnie tak, jak to wygląda normalnie w pracy, a nie, żeby tu nie było jakiegoś później wykorzystywania rybki. Rozumiecie? Czyli też tutaj od samego początku mają być jasne zasady. Tak, głównie tu czuję, prawda? Jasne zasady, jasne reguły, wszystko wyjaśnione, wszystko omówione. Wystarczająco, prawda? Czyli dużo komunikacji tutaj. Co tu jeszcze czuję? Relacyjnie, jakieś nowe początki w domach, czyli może jakieś nowe dzieci, jakieś ciąże, jakieś coś się dowiecie, tutaj może nowy członek rodziny, czy to właśnie narodziny, czy to ktoś nowy do rodziny wprowadzony też będzie, może to być trochę zaskakujące, ale widać tutaj, że będzie radość z tego powodu. Tak jest. Ogólnie takie spełnione marzenie w tym czasie, możecie mieć takie poczucie, że ten listopad spełnił wam jakieś pragnienie, marzenie, dokonuje się jakaś zmiana potężna, która sprawia ci radość i daje ci satysfakcję. Więc czy to będzie coś drobniutkiego, czy to będzie coś dużego, ale czuję, że fantastyczna, że to jest coś fajnego, naprawdę fajnego. Ok. Runa teraz dla rybeczek. Rybki listopad. Ok, co tu mamy? Wow, runa Lagus. Kochani, runa Lagus. Tak, już teraz rozumiem, co tu jeszcze nie powiedziałam. To jest między innymi intuicja. To jest ten głos wewnętrzny, który nam podpowiada, czyli jednocześnie ta woda, prawda? Wy, rybki, kochani, macie potężną intuicję, ale chodzi o to, by z niej korzystać. By sobie pozwolić, dać się prowadzić tej intuicji. Plus intelekt, prawda? Czyli połącz swoją intuicję, ten wewnętrzny głos z twoim intelektem i dotrzesz dokładnie tam, gdzie pragniesz dotrzeć w tym miesiącu listopadzie. Tak. Runa Lagus jest runą, jak dobrze pamiętam, numer 21. 21 to też jest zakończenie, prawda? Jakiegoś cyklu doskonałego. Tak jest. Jest to oczywiście Lagus, jest to rozwój, prawda? Są to oczywiście emocje, uczucie, jakaś zmienność. Lagus dla mnie kojarzy mi się z taką właśnie też ciążą, więc tu może no tak, no i cesarzowa tu też ta ciąża, prawda? No powiela nam się tutaj ten temat, więc albo faktycznie ciąża, albo początek czegoś nowego w znaczeniu coś się zaczyna rozwijać, prawda? I runa Lagus też mi się zawsze kojarzy z tym takim pierwszym etapem, kiedy coś się zaczyna właśnie rozwijać fajnie, prawda? Co jeszcze? No jakieś zmiany, reorganizacje, to też tutaj czuję, jakieś przewartościowanie też tutaj następuje w tym miesiącu listopadzie dla rybeczek, więc fantastycznie. Zdecydowanie Lagus nas namawia też do takiej introspekcji, czyli właśnie, żeby wejść w siebie jakby i znaleźć tą swoją wewnętrzną prawdę. Czego ja chcę, czego ja nie chcę, w którą stronę chcę pójść, co chcę odrzucić już, prawda? Daj się prowadzić intuicji, instynktowi, temu wewnętrznemu głosowi. To jest też, słuchajcie, duchowość, rozwój duchowy, prawda? To jest pójście w nowym kierunku właśnie także poprzez, znaczy pozwolenie sobie na rozwój, prawda? Tak jest. Tak, Lagus to jest ogólnie taka, nie wiem jak to nazwać, taka fluktuacja, taki przepływ właściwy też energii, więc tak, jeżeli będzie prawda wypowiedziana, to co powiedziałam na początku, prawda, to będzie właściwy przepływ energii i będzie dobrze. Jeżeli będzie ta prawda przyblokowana, jednocześnie coś tu może nie iść, prawda, i wtedy 9 buław, więc
Wypowiedziana prawda i otwartość, bezpośredniość, szczerość sprawi, że to wszystko będzie pięknie płynąć. Lagus mówi o właściwym przepływie energii, też w moim postrzeganiu, prawda? Tak. Aha, no jeszcze jedna rzecz. No Lagos nam mówi też o podróży, o długiej podróży, więc może wybieracie się w podróż, kochani, może za zarobkiem, prawda? Niektórzy tutaj czują, że mogą wybierać się do pracy jakby gdzieś dalej. Będzie to związane z przeprowadzką, czyli jakąś dłuższą podróżą, może też czy zmianą właśnie otoczenia, gdzie trzeba zaryzykować, prawda? Postawić wszystko na jedną kartę. Tutaj czuję też taką podróż, może właśnie rozwój duchowy, bo te karty, wiele kart tutaj o tym mówi. Ale też tutaj wtedy pamiętaj, że co by się nie działo, pamiętaj, że są ludzie, którzy przeżywają w danym momencie to samo, bo ja czuję tutaj taki rozwój duchowy, ale jednocześnie ta podróż rozwoju duchowego, kiedy też masz inne osoby, które, z którymi możesz podzielić się tym, prawda? Bo czuję te dziesiątka pentakli, jakby, że ktoś z was potrzebuje być w takiej grupie, gdzie wszyscy się rozumieją, prawda? W tym temacie, w którym akurat, tu gdzie akurat jesteś, względem rozwoju, czy to duchowego, czy to życiowego, karierowego, jakby to nie było, prawda? Tak jest. Ale taki główny przewodni temat, to ja czuję, że chodzi tu o tą prawdę, bezpośredniość, szczerość, wypowiedzenie tej prawdy, dostrzeganie też tej prawdy i dostrzeganie tego, że coś jest jakim jest, a nie wmawianie sobie, że coś jest innym, dlatego że nam to lepiej pasuje, prawda? Więc tutaj uwaga, żeby nie wmawiać sobie rzeczy nieistniejących i też przestań poświęcać się jakby, prawda? Musisz tu lepiej zadbać o swoją energię, dzieląc się swoimi obowiązkami, na przykład domowymi, z domownikami. I tu nie ma to tamto, to ma być podzielone równo, żeby rybka mogła sobie też odpocząć, kropka. Tak jakby to jest poza dyskusją, ja czuję. Dlaczego? Bo trzeba ci zadbać o zdrowie. Po prostu. O zdrowie, kondycję i o przepływ energii właśnie też. Okej, tyle kochane rybki. Piękny miesiąc dla was. Ciekawe energie. Życzę wam fantastycznie, żeby się ten miesiąc wam rozwinął i żeby tu fajne sukcesy i spełnione marzenie, żeby każda rybeczka miała spełnione marzenie, bo macie dwie karty spełnionych marzeń, więc musi się to zdarzyć i kropka. Tak, i w to wierzymy i tak jest i niech tak jest. I do usłyszenia, kochani, w kolejnych materiałach. Pa, pa! Witajcie, kochani, witam was serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy, pomyślałam, że dzisiaj ogłoszę wam loterię Lili w taki sposób właśnie, żebyście mogli sobie przypomnieć, jak wyglądam. Taki żarcik. Tak jest. Wrzesień 2022. Mamy loterię. Mamy dwóch zwycięzców, laureatów loterii. Każda osoba oczywiście wygrywa 30 minut spotkania ze mną, spotkania indywidualnego. I teraz, czy to będzie czytanie tarota, czy to będzie czytanie kart anielskich, czy to będzie oczyszczanie misami tybetańskimi, czy to będzie temat wahadełka, nauki tarota, co sobie życzysz, 30 minut jest dla ciebie do wykorzystania, jeżeli wygrywasz. Tak jest. Mamy dwie osoby. Wygrane, jedna osoba jest osobą wspierającą Mistyczny Ogród już bardzo, bardzo długo. Ja sobie tu nawet wypisałam, kochani, 19 miesięcy ta osoba wspiera Mistyczny Ogród. Dziękuję ci, kochana serduszka. Jest to wspaniałe, że tak dbacie, kochani, finansowo tutaj o Mistyczny Ogród. To jest dla mnie bardzo wzruszające i jak o tym myślę, to naprawdę jest mi miło, miło, miło i przyjemnie, że tyle osób jest na wspieraniu i chcecie, żeby ten kanał się rozwijał, zależy wam na to. Bardzo się cieszę, naprawdę dziękuję ci słoneczko, komu dziękuję na wspieraniu, za wrzesień wygrywa Joanna M. Bardzo cię proszę, odezwij się do mnie na maila. Maile będą tu gdzieś na ekranie, poszukaj, albo pod materiałem też będzie w komentarzu informacja, w opisie. Zawsze wszędzie jest dużo informacji na temat moich maili.
Dziękuję Ci jeszcze raz za obecność, za to takie realne, konkretne wsparcie tego kanału i za tą wiarę we mnie. Wierzysz w to, że ja tutaj coś robię wartościowego i Twoje piękne komentarze. Także bardzo Ci dziękuję niejednokrotnie. Muszę przyznać, że były dla mnie jak takie słoneczko w danym dniu. Każdy tego potrzebuje, nawet ja, kochani. Dziękuję, dziękuję, dziękuję z serduszka. Gratulacje. Tak jest. I teraz mamy drugą osobę, która jest subskrybentką kanału Mistyczny Ogród, ale także jest subskrybentką kanału Tarot i Oracle. I na jednym i drugim kanale jest to osoba aktywna, pokazuje się, pisze komentarze, widzę, że jest zaangażowana i zainteresowana. W związku z tym musiałam, ale to po prostu musiałam wynagrodzić tą panią. Czyli nagrodę za wrzesień 2022 dla subskrybentów 30 minut spotkania ze mną. I znowu tak samo jak wcześniej, co wybierzesz, a w 30 minut się zmieścimy jak najbardziej, wygrywa, ja może pokażę, bo nazwa jest dosyć, tak, w innym języku, Lila Mietus, tego na J nie umiem przeczytać, i na końcu Global. Tak, gratuluję Ci serdecznie, dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję Ci, że komentujesz, dziękuję Ci, że sprawiasz, że ten kanał żyje, bo kanały, oba kanały, dziękuję Ci serdecznie, gratuluję obu naszym zwycięzcom za miesiąc wrzesień wygranej. Oczywiście odezwijcie się, kochane moje, w wolnej chwili, żeby odebrać nagrodę. Tak jest, gratuluję jeszcze raz serdecznie. Cudownie, że jesteście, cudownie, że wracacie, fantastycznie. I teraz jeszcze takie malutkie ogłoszonko na koniec. Oczywiście każdy może wygrać to czytanko 30-minutowe, tak, ze mną. Jeżeli jest osobą tylko aktywną, jest na kanale jednym, drugim, możesz być na obydwu, Mistyczny Ogród, Tarot i Oracle, możesz być na jednym z nich, jak czujesz, jak potrzebujesz. Jeżeli masz ochotę dołączyć do wspierania, będzie mi niesamowicie miło, zapraszam serdecznie. Natomiast kochani, czasem się zdarza tak, że trafia na osobę, która z różnych względów nie ma możliwości odebrać tej nagrody, albo nawet nie ma pomysłu, co by chciała, o co zapytać. Okej, może masz przy sobie kogoś, kto chciałby odebrać tą nagrodę, kto by się ucieszył. Możesz zrobić w ten sposób prezent. Wystarczy, że napiszesz do mnie na maila, że została przez Ciebie wygrana nagroda, masz taki i taki nick na YouTubie, przekazujesz tą nagrodę takiej i takiej osobie, ona się odezwie do mnie w następnym mailu. Cudownie, nie ma sprawy, kochani. Jak najbardziej. Nagrodę wygraną, kochani, no tak, musimy zrobić tu jakiś limit sobie. Będzie można odebrać do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników, bo czasem się zdarza, że ja, kochani, po ogłoszeniu loterii dana osoba się nie zgłasza i nie możemy robić tak, żeby tam po roku czy dwóch gdzieś nam się to kumulowało, więc do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników, jak się zgłosisz, masz możliwość odebrać swoją nagrodę. Tak jest. Oczywiście każdy może wygrać, loteria nadal trwa. Bądź aktywną osobą na jednym kanale, na drugim kanale, jak wolisz, możesz na obydwu. Możesz stać się wspierającym i też będziesz już braną osobą pod uwagę, jeżeli tam aktywność jeszcze będzie, prawda, w komentarzach. Tyle, kochani, utulam Was mocno. Gratuluję jeszcze raz naszym zwycięzcom. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zgłosił po odbiór wcześniejszej nagrody, pamiętaj, masz 3 miesiące, żeby to zrobić. Zapraszam. A dzisiaj utulam Was, kochani, mocno. Fantastycznie, że jesteście. Cudownie, że się odzywacie, że bierzecie udział w tej loterii, że oglądacie. Do usłyszenia, kochani. Pa, pa.